Dawno niewidziany, dawno niesłyszany w studiu kontrwywiadu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Premier Szydło dała wczoraj radę? Zdecydowanie tak. Czy to duże Szydło? Takie hasło jest internetowe. Ja nie chcę w ten sposób stawiać sprawy, bo przede wszystkim jako minister jestem lojalny wobec premiera. Natomiast chyba każdy, kto podchodzi bezstronnie do, bez uprzedzeń do pani premier, do naszego rządu, musi przyznać, że jej wystąpienie było bardzo rzeczowe i przywróciło proporcje polskim problemom. Sądzę, że wielu europosłów i mam nadzieję, że wszyscy liderzy Zjednoczonej Europy przekonali się, że chodzi o być może zbyt ostry, ale po prostu spór polityczny dotyczący jednej konkretnej kwestii Trybunału Konstytucyjnego, natomiast żadne standardy demokracji nie są w Polsce zagrożone. Ale analityczny chłód nie każe panu być lekko sceptycznym, kiedy pan widzi i słyszy euforię swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Ja nie widzę euforii. Nie, no wczoraj, wczoraj poczucie, w internecie wybuchła euforia. Widzę takie poczucie, że no, jednak pewnej ulgi, bo trzeba też powiedzieć, że nie tylko pani premier wypadła znakomicie i bardzo przekonująco, ale również ataki, o czym była mowa przed chwilą w wiadomościach RMF-u, ataki na Polskę były dużo słabsze niż liczyli na to nasi najbardziej zatwardziali oponenci. No tak, tylko że czy one były słabsze, czy silniejsze, to jest kwestia oczywiście oceny, tylko że problem polega na tym, że sojusznikami Polski w tym sporze byli eurosceptycy i marginalne partie w Parlamencie Europejskim. Natomiast chadecy, czyli Partia Ludowa, socjaliści i liberałowie twardo stawali przeciwko Beacie Szydło. Znaczy większość Parlamentu Europejskiego, czyli większość nastrojów europejskich jest przeciwna temu, co dzieje się w Polsce, albo przynajmniej zatroskana o to. Myślę, że musi pan przyznać, że tonacja wystąpień ogromnej większości tych poważnych polityków czy eurodeputowanych była dużo bardziej wyważona, niż my pewnie i pan, i ja się spodziewaliśmy. Ale jednak większość z nich była pod hasłem polski rząd mówiąc o poprawie demokracji, w gruncie rzeczy redukuje tę demokrację. To ci, których pan nazywa eurosceptykami, moim zdaniem są eurorealistami. Również polski rząd jest rządem eurorealistycznym. Chcemy być w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby Unia Europejska była organizmem silnym, ale żeby w tym silnym organizmie była też silna Polska. Stąd nie obawiamy się podejmowania trudnych tematów czy zdecydowanego formułowania naszego stanowiska. Natomiast chcę podkreślić, że potrzebny jest kompromis, potrzebne jest wyciszenie emocji, zarówno tutaj w Polsce, jak i w relacjach z Komisją Europejską. No tylko, że pan mówi, że to są eurorealiści, czyli uważam, rozumiem, że ludowców europejskich, liberałów i socjalistów uważa pan za nieeurorealistów. No, zwłaszcza chadecy i socjaliści współodpowiedzialni są za poważne perturbacje, w których znalazła się Europa i sama Unia Europejska. Myślę, że zarówno jeżeli chodzi o pewną stagnację gospodarczą, przerost biurokracji, jak i o tę pułapkę, wielką historyczną pułapkę, jaką okazała się polityka wobec imigrantów, no tutaj te najważniejsze siły polityczne w Europie nie zdały egzaminu. Ale nie będę pouczał kolegów z partii chadeckiej czy z partii socjalistycznej. Ci ostatni pewnie nie byliby skłonni. I już, pan to zresztą zrobił trochę. Wysłuchać, natomiast uważam, że spora część ataków, bo w dużej mierze te ataki wynikają z niezrozumienia sytuacji polskiej, ale spora część ataków wynika z polityki, jaką my prowadzimy, z próby przywrócenia sprawiedliwej konkurencji, opodatkowania zagranicznego kapitału, wyrównania szans polskich przedsiębiorstw. Panie premierze, no to dawno pan nie był, jako się rzekło, w tym studiu, wobec czego może czas na podsumowania. Mijają prawie 3 miesiące od zmiany władzy w Polsce. Temu stylowi rządów wystawia pan ich jakości, ich stylowi czy ich skuteczności oceny wyłącznie celujące? Nie, panie rektorze, nie 3 miesiące. Rząd 25 został października, no, wybory tak, parlamentarne, dzisiaj 20 stycznia. Wybory parlamentarne, tak, ale rząd... No, 2,5 miesiąca, nie głośmy się o szczegóły. No, 2 miesiące i tydzień. Miesiące i tydzień. Jakość, styl, skuteczność. Nie o to chodzi. Na pewno te doświadczenia są dla nas pewną lekcją pokory. Powinniśmy z nich wyciągnąć wniosek dotyczący zarówno potrzeby lepszego tłumaczenia naszego programu, sposobu działania. A może jednak bardziej przemyślanego działania. Albo bo pisze pan, popełniamy błędy. To gdzie pan widzi tych błędów najwięcej? Panie dyrektorze, no, wyrywa pan jedno zdanie z 6-stronicowego listu, w którym uzasadniałem, wydaje mi się, że w dosyć przekonujący sposób. Albo najciekawsze. Wie pan, że czasami sposób, dzięki jednym zdaniom przechodzi się do historii, a nie dzięki 6-stronicowym listom. Pokazałem w przekonujący sposób, może nieco inne niż moi koledzy z PiS-u,
argumenty na rzecz zmiany rozwiązań konstytucyjnych w Polsce. Każdy popełnia błędy. Czesław Miłosz lubił przytaczać to, tę żydowską mądrość, że jak ktoś twierdzi, że ma 100% racji, to jest niebezpiecznym rabuśnikiem. To gdzie Prawo i Sprawiedliwość popełnia tych błędów najwięcej? W jakim aspekcie? Nie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, obóz rządzący. Jesteśmy obozem Zjednoczonej Prawicy. Sądzę, że będziemy potrafili lepiej niż do tej pory komunikować się i z opozycją, przede wszystkim z błędów, ze społeczeństwem. Ruszyliśmy zdecydowanie do przodu, może za mało niuansując złożoność chociażby materii konstytucyjnej, ale przede wszystkim w wirze, w ferworze działania mniej uwagi poświęcaliśmy na tłumaczenie, dlaczego i po co to robimy. I jak pan tak patrzy na ten ostry, twardy początek, to widzi pan tę łagodną, pogodną, sympatyczną twarz rządów Zjednoczonej Prawicy, jaką obiecywaliście w kampanii wyborczej? Ja nie obiecywałem i chyba nikt nie obiecywał łagodności. My obiecywaliśmy konkretne efekty. Z tych efektów będą nas Polacy rozliczali. Na razie jest za wcześnie i to nie jest żaden unik, dlatego że każdy resort przedstawił, a na 100 dni przedstawimy w sposób całościowy i nasze dokonania, i to, co zrobimy w następnych miesiącach. Natomiast podkreślam raz jeszcze, dla mnie najważniejsze jest uruchomienie tego wielkiego planu rozwojowego, firmowanego no tak w sposób trochę symboliczny, ale jednak też i realny, nazwiskiem pana premiera Morawieckiego. Tyle, że gdzie jest ten plan, bo pan mówi, to nie ja obiecywałem, no ale patrząc nawet na pańskie obietnice, to, czego się pan bał w kampanii, czyli obniżanie wieku emerytalnego, rozdawanie pieniędzy, powiększanie deficytu, a w każdym razie nie trzymanie go w ryzach, to ja widzę. Ale gdzie są te pańskie obietnice? Pomoc dla przedsiębiorców, liberalizacja przepisów, zdecydowane obniżenie podatków dla małych, a w przyszłości dla średnich firm, to cytat dosłowny. Na 100 dni, tego nie ma, rozdawanie jest. Na 100 dni pokażemy te rozwiązania, na przykład deregulacyjne, poszerzające wolność gospodarczą. Faktem jest, bo teraz pan patrzy z wyrzutem na mnie. Albo zaczęli się od 500 zł na dziecko, jest, obniżanie wieku emerytalnego, kredyty frankowe. Czym innym, nie tymi kwestiami gospodarczymi. No, jestem wicepremierem, więc muszę dzielić swoje wysiłki między mój resort, a zagadnienia ważne z punktu widzenia całego rządu, ale jednak przede wszystkim koncentruję się na sprawach resortowych. Natomiast proszę mi wierzyć, że wkrótce środowiska biznesowe otrzymają czytelny sygnał, co chcemy zrobić. Na pewno poszerzenie wolności, uproszczenie prawa gospodarczego, obniżenie podatków dla małych i średnich firm, ulgi podatkowe, takie proinwestycyjne, to będzie coś, co znajdzie się w pakiecie już na 100 dni. A będzie pan jeszcze próbował wyperswadować albo przynajmniej stonować program 500 zł na dziecko? To jest program co do zasady słuszny, co do szczegółów my dyskutowaliśmy. Jest pewna polityczna decyzja. Ale jest możliwe jeszcze jakieś przesunięcie? Dla mnie ważne jest co innego. Dla mnie ważne jest, żeby na koniec roku przyjrzeć się efektom tego programu, bo pozytywów jestem pewien. Ten program jest potrzebny. Natomiast, jak pan pamięta, w konsultacjach międzyresortowych zwracałem uwagę, że pewne szczegółowe rozwiązania mogą sprzyjać zjawiskom, czy generować pewne zjawiska negatywne, na przykład skłonność do odchodzenia jakiejś części, zwłaszcza kobiet, z rynku pracy. To byłoby zjawisko niekorzystne nie tylko z punktu widzenia makroekonomii, ale również z punktu widzenia tych konkretnych osób i no rodzin. Mówił pan to też, że to może sprawić, że spetryfikuje się wykluczenie społeczne czy bezrobocie. Więc pytanie, czy będzie pan jeszcze próbował coś z tym zrobić i czy jest możliwa zmiana tego programu, czy nie? Panie redaktorze, na temat programu 500+ wypowiadało się zbyt wielu ministrów. Jedyną osobą, która może na ten temat wypowiadać się w sposób autorytatywny, jest pani minister Rafalska. To jej stanowisko jest reprezentatywne dla rządu. Ja nie będę tutaj wchodził w żadne szczegóły, już tym bardziej nie będę się wdawał w debaty. Czas na debaty był w trakcie konsultacji międzyresortowych. Przedstawiłem swoje uwagi. Decyzję podejmuje pani premier i odpowiedzialny minister, czyli pani minister Rafalska. Jarosław Gowin, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.